Cześć, tu Asia Domagała, a to jest kanał Angielski Kompas. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, pamiętaj, żeby subskrybować kanał i być na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. Pamiętaj też, że do każdego odcinka przygotowałam karty pracy. One są dostępne na www.angielskikompas.pl w dziale Darmowe materiały. Link do tej strony znajduje się w opisie do tego odcinka, także pobierz kartę, żeby przećwiczyć poznane słowa. Ja dzisiaj przechodzę z jednym właściwie słowem, dlatego że to będzie właśnie główny bohater tego odcinka. Chodzi o słowo bed, czyli w takim najbardziej popularnym znaczeniu łóżko. Ale słowo bed ma też inne znaczenia i występuje w bardzo ciekawych i popularnych kolokacjach i idiomach. Zatem zapraszam do oglądania tego odcinka. Zanim powiem o znaczeniach słowa bed, może porozmawiamy chwilę o tym, jak prawidłowo to słowo wymawiać, dlatego że często jest mylone ze słowem, które oznacza zły. Słowo zły, pisane przez A, powiemy w taki bardziej krzykliwy sposób, powiedziałabym, czyli takie bad, bad. Samogłoska, która tam występuje, to dźwięk pomiędzy A a E, takie dosyć krzykliwe, taka sama samogłoska jak na przykład w słowie cat, czyli kot. Mamy zatem cat i bad. Ja oczywiście teraz to wyolbrzymiam, żeby wam pokazać tą różnicę. W każdym razie w słowie bad, to w słowie złym będzie bad, natomiast słowo łóżko jest przez krótkie e, takie bardzo zbliżone do polskiego e, bad, po prostu bad. Krótka samogłoska, bez przedłużania, e, po prostu zwykłe e, bad. Mamy zatem bad, zły, i bad, łóżko. I'm sorry if she fought you on the broccoli. It's okay. I don't have any money. Sweetheart, let's go to bed. Why don't you grab your coat? I'll drive you home. All right. No dobra, ale łóżko to oczywiście jest pierwsze znaczenie tego słowa, ale drugie znaczenie to może być na przykład dno, na przykład oceanu albo rzeki. I możemy powiedzieć wtedy a very old sword was found on the riverbed yesterday. Czyli bardzo stary miecz został znaleziony wczoraj na dnie rzeki. A very old sword was found on the riverbed yesterday. Riverbed, czyli dno rzeki. Bed to też grządka albo rabat z kwiatkami. I możemy wtedy powiedzieć na przykład I'm going to plant daisies in the bed tomorrow. Czyli planuję jutro posadzić stokrotki na grządce. Bed to grządka albo rabat. In the bed. Na grządce. Wouldn't let him within a mile of her Rodine chums. Anyone got a cigarette? I don't know what the hell he's doing these days messing about in flower beds. As a matter of fact, he's planning on doing a medical degree. The old man said yes to that. Bed to też podłoże albo podkład do czegoś, na przykład do jakiejś konstrukcji. The bed should consist of sand and water. Czyli podłoże powinno składać się z piasku i wody. The bed. The bed should consist of sand and water. Czyli bed to też podłoże albo podkład pod coś do czegoś. Popularnym wyrażeniem określającym bed w kontekście łóżka jest bunk, słowo bunk. I bunk bed to będzie łóżko piętrowe, bunk bed. Łóżko może oczywiście być single, double, triple, czyli pojedyncze, podwójne i potrójne, no ale bunk bed to jest chyba słowo, którego nieczęsto używamy, albo którego czasami nam po prostu brakuje. Bunk bed, łóżko piętrowe. Bunk beds? I don't share rooms. I don't share shit. The night is a very dark time for me. Ze słowem bed związane jest też słowo, które oznacza pościel albo posłanie. I tak na pościel albo posłanie możemy po angielsku powiedzieć bedding, bedding, albo bed linen. I to właśnie będzie oznaczało posłanie albo pościel. Warto też wiedzieć, jak jest pościelić łóżko albo zrobić łóżko i to możemy wyrazić poprzez na przykład make the bed albo make up the bed. To jest pościelić łóżko. It's not really hard. You just make your bed real neat, remember to stand up straight and always answer every question with yes, drill sergeant.
Popularnie używany jest też inny zwrot, który zawiera w sobie słowo bed, i to jest najczęściej w kontekście hotelu bądź po prostu szukania zakwaterowania. Jeżeli szukamy zakwaterowania, które zaoferuje nam nie tylko nocleg, ale także śniadanie, no to szukamy takiego zakwaterowania, które będzie się nazywało BB, czyli bed and breakfast. Czyli oprócz tego, że możemy spać na miejscu, to jeszcze możemy zjeść rano śniadanie. BB, czyli bed and breakfast. Dosłownie łóżko i śniadanie. I'll just find somebody to drive me in the morning. So if one of you can direct me to the nearest hotel or bed and breakfast. Po polsku też często mówimy wstać lewą nogą. Po angielsku powiemy podobnie, ale nie użyjemy ani prawej, ani lewej nogi, tylko powiemy dosłownie wyjść z łóżka po złej stronie. Czyli to get out of the bed on the wrong side, czyli po złej stronie. To get out of the bed on the wrong side. Well, I think she got out of the bed on the wrong side today because she's really mad. Myślę, że wstała z łóżka lewą nogą, bo jest naprawdę wściekła. Get out of the bed on the wrong side. No i ostatnie wyrażenie związane ze słowem bed to iść z kimś do łóżka, czyli uprawiać z kimś seks, albo zaciągnąć kogoś do łóżka w tym samym kontekście, i będziemy mieć go to bed with someone albo get someone to bed, czyli zaciągnąć kogoś do łóżka. To by były wszystkie wyrażenia i tłumaczenia słowa bed ode mnie na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać, czy znacie jeszcze jakieś wyrażenia bądź określenia tego właśnie słowa w komentarzach. Ja tymczasem dziękuję za dzisiaj. Przypominam o kartach pracy do tego odcinka, link jest w opisie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.